Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem pan Wodowice. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą pracę Train Driver 2. Idziemy dalej, wyjeżdżamy z Łapanowa. Mamy 4 minuty opóźnienia, ale myślę, że uda nam się je zrobić w dalszym etapie. Gry. Znaczy rozgrywki. Dobra, jedziemy na oporę. Nie mogę się odbijać. Jakbym miał chociaż na datek jakiś w rozkładach. Bym się bawił tutaj w jazdę bezoporową. Ale nie ma na to czasu. Po prostu nie ma na to czasu. Nieograniczenie do stówki będzie, więc będziemy zaraz przejeżdżać do Wolinowskiej. Albo i nie. Że mi się wydawało, że ta stuwa była z tym akurat związana. No nie, stuwa była związana z przejazdem. Powiedział mi, że przekraczam dopuszczalną prędkość, zrobiłem to z pełną premedytacją. Akurat. Teraz będzie ładowanie kolejnej sceny. I teraz będzie z tym związana stówka. Jest podany, jak miło. Wojta, linia 11.
Tak to wygląda. Sprężarkę się dołączy. Raban tutaj pewnie zdziwiony był. Tyle wagonów. To by 8. Nie no, z 10 też jeżdżą. Kiedyś jeździliśmy z 10 też. Nie wiem, czy pamiętacie, drodzy Państwo, pierwszy odcinek po powrocie. Jechaliśmy z 10 wagonami. Żegnę nam. Tylko bo też odpisałem, żegnę nam. Przekraczam dozwoloną prędkość. Cały czas jakoś nie wydaje mi się, że ja tracę ten rozkład. Nie chodzi o czas. Nowe lawy. Och, lorkowice się ładują. Fajnie, bo nie mieliśmy na razie takich dłuższych tras. To znaczy dłuższych tras, no. Dłuższych ekranów ładowania chciałem powiedzieć, a nie dłuższych tras. W Orkowicach też jest stówka, ja. Ograniczone ładowanie naprawdę. Weź dzisiaj dobrze idzie. Thank you.
witam w Chlorkowicach. Chociaż dalej witam w Chlorkowicach. Dobrze. Wjeżdżamy z opóźnieniem 4 minut. Ciekawe, czy wyjedziemy z mniejszym. A, pan dyżurny po prostu sobie wyszedł. Dobra, zostajemy jeszcze chwilę i będziemy jechać. Minutkę będziemy mieli już nadrobioną. No i jest to całkiem możliwe, że będziemy mieli nadrobioną. Jestem pewien, czy aby na pewno. W peronie wiesz. Opiemy opóźnienie, ja. To czekamy. O, to już na pewno rozkładanie nad gonimy.
Ale chociaż sobie miniaturkę. Tyle dobrego. Z tego? Powiedzcie, drodzy państwo, jak będzie zielony. Jeszcze nie jest. Dużo nie straciłem. Pan dyżurny. Polska. Ale i czerwone, panie. No jak to ładnie wygląda, nie? No będzie z 10 minut na pewno. Arkowice 56. Wyjedziemy. Przejść po. Jak dobrze pójdzie. Co to by jeszcze zobaczyć na tej scenerii ciekawego? Tu jest jakaś wroga polna. Tu pan ma tablicę, gdzie powinien być plan stacyjny. Ale pusto tu, pusto. Strasznie tu pusto. Nawet komputera tu pan nie ma. A powinien tu być taki. Dobra, wychodzimy. Samochód sobie stoi na drodze. Tekstura sama. O. A tu pole. Pole, pole, łyse pole. A my mam już plan. Powolutku, bez pośpiechu, jakoś radę dam. Tak? Tak to leciało. 10 minut już mamy, no. To dalej jest jeden.
tutaj to chyba jakoś, nie wiem, jakoś zdalnie chyba nastawiają te przejazdy, nie wiem, z telefonu. Dobra, idziemy zobaczyć wagony. Szkoda, że się nie da wyjść do środka. Ja bym z chęcią wszedł. O, tu jest jedna pierwsza klasa w środku. O, nawet jeden wagon w peronie jeszcze stoi. A pan dyżurny dalej se stoi i się patrzy w okno. Już jesteśmy opóźnieni o całe 14 minut. Super. Dobrze, a więc resztę dowiecie się już, drodzy Państwo, w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.